Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2. I słuchajcie, w dniu dzisiejszym wrócimy do Curse World'a, dokładnie do niekończącego się wyzwania. Oj, mamy jakieś notyfikacje. Nie chcę teraz zobaczyć moich notyfikacji, ale najprawdopodobniej są to notyfikacje związane z osobami, które zagrały w mój poziom, skomentowały go i jeszcze parę tego typu, słuchajcie, rzeczy. My za to, tak jak już wspomniałem, w dniu dzisiejszym zagłębimy się ponownie w niekończące się wyzwanie i nie będzie to wyzwanie na poziomie easy, lecz na nowo rozpoczniemy wyzwanie na poziomie normalnym. Z tego względu, że szło nam naprawdę dobrze do momentu, kiedy uparłem się, że musimy przejść ten konkretny poziom i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, znowu to zrobimy. Znowu, jeżeli dojdziemy do jakiegoś poziomu, który po prostu będzie taką jakby ścianą, jeżeli nic się nie da już z tym poziomem, słuchajcie, zrobić, no to najzwyczajniej w świecie będziemy w niego grali, dopóki nie zginiemy. Innymi słowy, endless challenge, no skip. Takie hashtagi będzie można wpisać sobie chyba w tym materiale wideo, whatever. Ale wiecie, o co chodzi. Nie będziemy po prostu pomijać tych poziomów najzwyczajniej w świecie, co oznacza, że może to być o wiele trudniejsze, ponieważ jeżeli trafimy na jakiś totalnie śmieciowy poziom, których zdaje się, że przybyło od ostatniego razu, kiedy graliśmy w Super Mario Makera, bo no naprawdę tych poziomów codziennie przybywa już parę dni temu. Parę dni temu, jak nie tydzień temu, Nintendo pochwaliło się, że już jest 2 miliony poziomów i zbliżamy się już po niecałym tygodniu do 6 milionów poziomów zuploadowanych, także na pewno jest z czego wybierać w każdym bądź razie. No i dobra, rozpocznijmy niekończące się wyzwanie i zacznijmy od szaleństwa Magic Koopy w nakładce graficzno-fizycznej Super Mario World. I moje pytanie brzmi, czy ten poziom coś jeszcze nam zaoferuje, prócz tego, że musimy jak najszybciej biec przed siebie, bo tak to wygląda. No, mój refleks niestety, ale nie jest tak dobry, jakby się mogło wydawać. I najzwyczajniej w świecie. Okej, za pierwszym razem się udało, za drugim razem się nie udało. Nie rozumiem, jak Magic Koopa działa w Super Mario Makerze 2, ale najprawdopodobniej działa troszeczkę inaczej niż w Super Mario Makerze 1. Okej, dobra, przebiegliśmy pomiędzy tymi niemiłymi panami i... halo, dobra. Pytanie ze 100 punktów. Po co są te drzwi? Te drzwi są po to, abyśmy stali się ognistym Mario? Dużym ognistym Mario, dodajmy do tego? Nie wiem, po co mamy być dużym ognistym Mario, ale spoko. Może być. W ogóle dopiero teraz, słuchajcie, zauważyłem, że jesteśmy w trybie nocnym, a co za tym idzie, jeżeli jesteśmy w trybie nocnym, to przeciwnicy i w ogóle wszystko zachowuje się troszeczkę inaczej, to znaczy power-upy od nas uciekają, niektórzy przeciwnicy latają, inni jeszcze przeciwnicy robią jeszcze jakieś niestworzone rzeczy. Tak, wiem, że jeżeli jakiś poziom sprawia mi problem, możemy go po prostu przeskipować. I szczerze powiedziawszy, to jest akurat poziom, który z miłą chęcią bym przeskipował, ale na to wygląda, że nie będzie nam dane. Najwyżej zginiemy, mamy ostatnie życie. Najwyżej zginiemy i zaczniemy od nowa od razu, bo nie należy się martwić tego typu śmieciowymi poziomami. Bo serio, to raczej nie jest poziom najwyższych lotów. Raczej bym powiedział, że jest to poziom totalnie śmieciowy. Po co ja w ogóle... Po co my w ogóle, że tak powiem... Po co my w ogóle zeskakiwaliśmy tym środkiem, jak mogliśmy wszystko pominąć? Nie mam bladego pojęcia, ale jedno, co muszę powiedzieć, to to, że w tym momencie mamy tą
tą taką niezwykłą przyjemność stwierdzenia, że ten poziom był słaby. I wiem, nie mogę zmienić później niestety, ale mojej decyzji, ale ja liczę się z tą decyzją. I ten poziom rzeczywiście był po prostu słabym poziomem. O, nie pojawia nam się, słuchajcie, nasz wynik, to znaczy jesteśmy tak daleko w rankingu, że po prostu gra nawet nie pokaże nam wyniku. Hammer Bro Fiesta w nakładce Super Mario 3D World, czyli Fiesta... okej, okay. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Chciałbym wiedzieć, co tutaj się dzieje i dlaczego to się tak dzieje. Okej. Zginęliśmy i najprawdopodobniej chyba na zdrowie nam wyjdzie, że zginęliśmy. Wow! Tak jak na początku jeszcze, słuchajcie, jeżeli chodzi, słuchajcie, o te pierwsze podejście do Endless Challenge'a, do tego niekończącego się challenge'a, czy też do niekończącego się wyzwania tak właściwie, tak jeszcze to było coś dobrego. The Cave Adventure od Pikalu z Niemiec, czyli przygoda w jaskiniach. I mam, słuchajcie, nadzieję, że Niemcy mnie nie zawiodą, bo jeżeli pamiętacie Super Mario Makera 1, to niemieckie poziomy po prostu szczyciły się wysoką jakością no po prostu swojego stworzenia i ty jesteś tłąpem, który zaatakuje nas w prawo, dobra. Czy jesteś po prostu sideways tłąpem, który zmienił nam coś tutaj? Może być. Zmieniłeś nam przełącznik tak, jakbyśmy chcieli go. A i teraz trzeba by było tutaj kolejny przełącznik przełączyć w odpowiedni sposób. Właśnie monety. To jest ważne, żebyśmy, słuchajcie, te monety zbierali, bo monety równa się życie, równa się dużo dłuższy staż przetrwania w tym wyzwaniu. A, możemy tutaj pójść. I to nas zaprowadzi tu. Wow, powiem wam, że na razie ten poziom mnie bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczył. I nie chciałbym się zawieść tym poziomem. No dobra. Tu możemy wejść. Dostajemy jeszcze na dodatek Deadbone Shelmeta, więc po coś to musi być. A, tu musimy zrobić coś takiego, ale to oznacza, że znowu nie możemy tutaj wejść. Ale... może... A, widzicie. Czyli potrzebujemy, będziemy potrzebowali i jednego, i drugiego. Teraz moje pytanie brzmi, co my możemy tutaj zrobić? Jeżeli wejdziemy znowu tu... i tu przełączymy. Czekajcie, czy stąd jest jakaś możliwość wyjścia? Okej, dobra, jeżeli tu przełączymy, no to w tym momencie tu nie możemy wrócić. Czy coś u góry się zmieniło? Nie, u góry się nic nie zmieniło w tym momencie. To jak my teraz będziemy mogli wrócić? Ciekawe. No chyba, że o to właśnie, słuchajcie, tu... Nie, o to tu nie mogło chodzić. Jeżeli tu wejdziemy sobie... jest aż niemożliwe, żeby to tak działało. No, na pewno nie. Na pewno to nie to. Czekajcie, już widzę. Tutaj. Możemy zrobić coś takiego. Dopiero tu zauważyłem ten przycisk. Okej, dobra. To zmienia postać, słuchajcie, rzeczy. I teraz musimy z tego szelmeta wyskoczyć. I hop. I okej, dobra. I teraz moje pytanie. Fajne zastosowanie.
Okej. Mamy 108 sekund jeszcze. I mamy, słuchajcie, checkpoint, więc w razie czego, gdyby zabrakło nam czasu, możemy zaczynać ten poziom od checkpointa. Bardzo prosta sztuczka tutaj zastosowana, to znaczy, jeżeli nie chcecie spaść, to musicie parę ciekawych rzeczy zrobić. Tu musimy odblokować, dobra, czyli znowu potrzebujemy czerwonego przełącznika, bo po prostu on off switcha i on znajduje się tam. Dobra, jak my do niego dotrzemy teraz? Żeby do niego dotrzeć... Halo? Musimy do niego jakoś dotrzeć, ale jak my do niego dotrzemy? Przecież tu nie ma żadnych drzwi ani niczego z tych rzeczy. Tu jest przełącznik, dobra. Tam widzę P-switcha. Tu są te drzwi, prawda? No właśnie, czyli te drzwi musimy użyć. Po to są te bloki spadające. No i okej, dobra, wchodzimy do środka. P-switch. Może nam się uda za pierwszym razem to zrobić? Okej. Przełączyliśmy ten przełącznik. Mam nadzieję, że to, co, ten czas, który nam jeszcze tutaj został... Przez chwilę myślałem, że zginiemy tutaj, ale... Najwidoczniej nie. Musimy znowu przełączyć przełącznik. Nie zdążymy, wydaje mi się. Wydaje mi się, że te paręnaście sekund, które nam zostało... Niestety, ale nie wystarczą nam, aby ten poziom ukończyć. 10 sekund. No chyba, żeby jakimś cudem koniec poziomu był zaraz za tą rurą. Okej, dobra. Udało nam się z jedną sekundą na liczniku. Jeszcze na dodatek zdobyliśmy, słuchajcie, dodatkowe życie. Nieźle. Naprawdę fajny poziom i tak jak mówiłem, nie zawiodłem się. Niemieckie poziomy zawsze nie zawodzą, słuchajcie. To jest zasada złota istniejąca jeszcze od czasów Super Mario Makera 1. Dlaczego nie zawodzą? Z tego prostego względu. Puzzle solving i teamed. Zostawmy, innych taków tutaj nie będziemy nakładać. Możemy za to skomentować, że był fajny poziom i w ogóle i w szczególe. I nazwijmy go Cool Idea. Niech tak będzie. Dajmy tutaj mu Cool Idea. Świetny poziom, naprawdę świetny poziom i... Bardzo się cieszę, że Niemcy pozostają w formie i dalej budują teamowane poziomy, bo to jest coś, czego co zawsze lubiłem, a nie jakieś wiadomo. Air Invaders od Omnisosa w Super Mario Bros. 3 nakładce. Invaders, czyli najeźdźcy z powietrza. Na dole widziałem Snake Blocka, ale ten Snake Block... Chyba nam nie będzie potrzebny. Mam przynajmniej taką nadzieję, że Snake Block nie będzie nam, słuchajcie, potrzebny. W ogóle to ten... Nie cierpię tego. To jest jedyna zmiana, która niestety w Super Mario Makerze 2 nie przypadła mi do gustu, słuchajcie. To, że teraz ze wszystkich tak naprawdę tutaj rzeczy typu kanony, typu, no, typu jak one się nazywają, okej, dobra, typu właśnie kanony, typu, działa, typu, no, jak one się nazywają, typu rury, rzeczy pokroju przeciwnicy mogą wyskakiwać, pomimo że was nigdzie w pobliżu, że jesteście w pobliżu, a nie tak jak zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że najzwyczajniej... Okej, dobra. Okej. No to było głupie akurat.
Okej. Szybko. Szybko w tą rurę i zobaczmy, gdzie nas zabierze. Niby do wnętrza tego statku i kolejny checkpoint. Super. Tu mamy... O nie. Latający Magic Koopa, którego trzeba będzie niestety dwa razy walnąć, aby co nieco tutaj więcej z nim zrobić. I on trzymał przy sobie, słuchajcie, trzymał przy sobie klucz. O, nie, 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 nie. Nie podoba mi się to właśnie. Z tego prostego powodu, że mamy tutaj ten krąg duchów. Gdybyśmy mieli więcej życia, w sensie mielibyśmy Super Mario, można by było zrobić tutaj damage boosta. Ale to nie o to tutaj chodzi, tak? Żeby damage boosty robić jakieś. A kurczę. Dobra. Chcę go przyciągnąć tutaj, żeby przyszedł. Okej. I po raz kolejny mamy to samo. Jeszcze bomby na nas spadają. Nie no, po prostu cudowne. Okej. Robimy to na damage booście. Gro, czy też osoba, która tworzyła ten poziom. To, co tutaj się dzieje, do przyjemnych nie należy. Chciałbym to zaznaczyć, że to nie jest dobry design poziomu. Ała. Gdybyśmy nie spadli, to nic by się nam nie stało. Ale tak, tak jak jeszcze początek tego poziomu nosił ślady jakiejś estetyki zachowanej albo czegokolwiek innego, tak teraz można śmiało powiedzieć, że porzućcie wszelką nadzieję ci, którzy do tego poziomu zajrzeli. Okej, zróbmy to w taki sposób. Mając nadzieję, że naprawdę... nam jakoś teraz pójdzie. Nie to, żeby... Wiecie, żeby ten poziom był zły, ale kurczę... Sam pomysł na ten poziom jest dobry. No, to jedno chociaż życie, słuchajcie, zdobyliśmy z tego. Sam pomysł na ten poziom jest w miarę... dobry. O, nie, 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 nie. To, a tutaj są drzwi, dobra. Sam pomysł na ten poziom jest dobry. Chwila, musimy... Okej. Okej. Walka nam wyszła. Nie żeby coś, ale ogólnie jeżeli się zastanawiacie, jak walczyć z tym, z jaką się nazywa, z Bowserem Juniorem, żeby go jak najszybciej po... O, koniec poziomu. Bardzo, bardzo ciekawe. Straciliśmy dwa życia, jedno zyskaliśmy. Nie jest źle, mogłoby być lepiej, ale ogólnie rzecz biorąc nie. Nie podobał mi się ten poziom na tyle, aby powiedzieć, że go lubię, ale nie podobał mi się na tyle, żeby go wybuczeć, więc zostawiamy go po prostu bez oceny. No dobra, o, jesteśmy przy drugim poziomie, przy trzecim poziomie. W dalszym ciągu nie pojawia nam się, na którym miejscu jesteśmy. Mansion de Yavu, nie wiem co to znaczy, ale jest to... po francusku-kanadyjsku, więc pewnie jakaś... Mamy teraz się wrócić, co? Pewnie jakaś tajemnicza tutaj miejscówka, jakiś dom duchów albo coś w tym stylu. No dobra, zanurkujmy. Okej, dobra. Dobra. No dobra. No, spoko. Może być. Nie chcę tutaj tych przeciwników... No dobra, tego akurat przeciwnika sobie nie mogłem nie podarować. Chyba po prostu jesteśmy w nawiedzonym domu. Niech zgadnę, to nas wrzuci z powrotem na początek.
Podejrzewam, że coś się tutaj zmieniło i to nie jest dokładnie ten sam początek, który... Właśnie. Który byliśmy. To jest coś w rodzaju twice. To znaczy, dwa razy niby przechodzimy tą samą miejscówkę, ale tak właściwie nie jesteśmy w tej samej miejscówce, tylko po prostu trafiliśmy do innej części poziomu, która wygląda identycznie. Jeszcze jedno życie udało nam się zdobyć. Super! Bardzo prosty, bardzo fajny, teamowany poziom. I tak, ten poziom zasłużył na to, żeby go polubić. I tak, co my tu mamy? Na pewno nie puzzle solving, na pewno nie standard. O nie, z tym się nie zgodzę. Short and sweet i teamowany. Z tym się prędzej, słuchajcie, zgodzę. No i lecimy do następnego, słuchajcie, poziomu. W ogóle fajnie wygląda Ghost House z tego, co chyba pierwszy raz mamy tak naprawdę Ghost House'a w tym tutaj Overworldzie, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, tym tutaj, no, na tej mapce po raz pierwszy chyba mamy właśnie Ghost House'a i wygląda miniaturka Ghost House'a bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, zacnie. Great Goomba Galaxy. Mamy dotrzeć do końca poziomu dopiero po pokonaniu 30 gumbasów. Okej. Niech to... Okej. A mamy, słuchajcie, Night Team. Czyli innymi słowy, my latamy w powietrzu. Czekajcie. Great Goomba Galaxy. I jeszcze na dodatek ktoś włączył temat muzyczny z Wii. Temat muzyczny z Wii to jest dokładnie temat muzyczny z Super Mario Galaxy, więc ogólnie mamy poziom odnoszący się bardzo, ale to bardzo... O, mogliśmy cały czas skakać po tych miłych panach. Dzięki czemu... Mielibyśmy... Naprawdę dużo żyć. Czy po tym można chodzić? Można po tym chodzić. Dlaczego mi się wydawało, że nie będziemy mogli po tym chodzić? Świetnie, słuchajcie. Naprawdę, naprawdę... Okej, czyli jednak będziemy potrzebowali tego cuda. Albo będziemy potrzebowali jakiegoś pana Gumby, który za nami popłynie, abyśmy mogli się od niego odbić. Mamy... Prawie, słuchajcie, połowę tych tutaj miłych panów gumb, którzy są na tyle usłużni, że możemy sobie po nich deptać i zdobywać kolejne życia. Tylko wypadałoby, aby ustawić ich w jakiś sposób. O, nie uda się. Brakuje nam jeszcze jednego, aby tutaj to dodatkowe życie zdobyć. Czekajcie, teraz będziemy musieli to zrobić w taki dość pokrętny sposób. Dwa... Trzy... Nie... Kurczę, no... Nie da się teraz tego zrobić, bo wcięło nam ten blok? No... To by było troszeczkę... Troszeczkę niefajne. Halo, czy jakiś gumba jeszcze stąd wyjdzie? Czy faktycznie, słuchajcie, mamy tutaj jakiegoś rodzaju softlock, który nie był chyba przewidziany przez twórcę? Albo czy zrespawnuje się. Musieliśmy po prostu odpowiednio daleko odejść od tego snake bloka. Powiem wam, że dość ciekawy koncept, jeżeli chodzi o poziom. O, witam panów serdecznie. Brakuje jeszcze nam dwóch grzybków gumba, aby móc ten poziom ukończyć. Niech tak będzie. Okej. Okej. Po co? Aha, to już wiemy, po co nam to było. Czy tu nie możemy wejść? Dobra. I... Cóż my tu możemy zrobić? A, możemy zrobić coś takiego. Co... Prawie trafiłem na jedno życie, ale brawo ja, że nie udało mi się.
bardzo fajny, teamowany poziom, nawiązujący bardzo mocno do Super Mario Galaxy i do tego, że na przykład, aby ukończyć dany poziom, musimy coś w nim zrobić. Tagów nie będziemy zmieniać, bo z tego co widzę, teamowany i short and sweet tutaj poziom mieliśmy. I... nice, naprawdę nice, słuchajcie. Tak jak te Mario ale nie wiem, co to ma znaczyć, Aha. Aha. Czyli mamy, że się orientować, albo coś w tym stylu. Nie rozumiem. Nie rozumiem, co właśnie tutaj zobaczyłem. Okej. A, przepraszam. Teraz po prostu mamy ślizgawkę i to taką konkretną ślizgawkę. Okej. Wspaniale, po prostu cudownie. Ślizgawka, która kończy się w taki... Ja rozumiem, że możemy skakać i ktoś zrobił farmę... farmę życia tutaj, ale... ale... o! O, lakitu tam będą po tamtej stronie, no po prostu już się cieszę z tego powodu. Okej, dobra. Wiemy, że... wiemy, że nie należy tutaj za daleko odchodzić. Dobra, ja mam pytanie, skąd ja mam wiedzieć, że będę już przy tej rurze? To mnie tutaj interesuje, bo wiecie, gdybym po prostu musiał... albo drzwi deweloperskie, albo... gdzieś będzie jakiegoś rodzaju troll pod tytułem... jeżeli wejdziesz w te drzwi, to najzwyczajniej w świecie... witamy na początku poziomu. Dobra, wiecie co? Podniesiemy... nie podniesiemy tego księżyca. Co może być niestety dość dużym problemem dla nas, bo... okej. Zapomniałem, że wszystko w tej powłoce, wszystko, absolutnie wszystko się ślizga. Więc dobrze, że w jakiś sposób próbowałem... nie próbowałem za bardzo kombinować. Dobra, biegniemy. Okej. Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę ktoś tutaj z Niemiec pomyślał, że to będzie fajna rzecz. Wiem, gro. Nie musisz mi podpowiadać, że mogę sobie taki poziom po prostu przeskipować. Mnie bardziej drażni to, że ktoś tutaj ważył się podnieść rękę na to, że Niemcy robią dobre poziomy i zrobił słaby poziom będąc z Niemiec. To po prostu się nie godzi. Po prostu nie. Tak nie może być, moi drodzy, że... tak nie może być, że coś takiego się tutaj dzieje. I teraz będę się, słuchajcie, spieszył i będziemy tracić niepotrzebnie życia na to, aby ten poziom ukończyć, kiedy mógłbym go po prostu przeskipować i darować sobie to, co tutaj się dzieje. Zastanawiam się, czy tutaj nie ma gdzieś jakiegoś deweloperskiego wyjścia. Patrząc na jakość tego poziomu, szczerze powiedziawszy, spodziewałbym się właśnie tego, że gdzieś tutaj będzie wyjście deweloperskie. Okej, dobra. Wyczyściłem wszystkich przeciwników na ekranie, przy okazji też pozbyłem się tego... okej. Okej. Niech więc tak będzie. Dobra, lecimy z
panem Yoshim. Okej, to... No, to teraz na pewno to przejdziemy. Naprawdę ktoś pomyślał, że to jest dobry pomysł, tak? Wiecie co? Robimy skip tego poziomu. Tak jak mówiłem, że nie będę skipować tych poziomów, to ten poziom zasługuje nie dość, że na wybuczenie, co mogłem w sumie teraz zrobić, i na przeskipowanie. Switch Castle... Okej, dobra. Z deszczu pod rynnę trafiliśmy na japoński poziom. I na razie to nie wygląda źle. Powiedział, nie wiedząc w co wkracza. Zamek... Zamek tych przełączników, tak? Okej. Na razie nie jest źle. Żadnego trolla na razie, słuchajcie, nie widzę. Na razie widzę dobre pomysły, bo widzę, że ktoś wykorzystuje tutaj, i to w taki dość dobry sposób, te przełączniki. W pewien sposób też prezentuje, jak te przełączniki powinny być porządnie używane. Teraz jak zrobię coś takiego, to będziemy mogli tędy przejść. Fajny poziom, na razie jest bardzo fajny i nie zawiera żadnego takiego totalnego bullshitu, jaki mógłby tutaj istnieć. Aha, dobra, będzie się przełączać wszystko, prawda? Okej. Ciach, 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 ciach. I tutaj już musimy sami sobie ręcznie przełączyć. Okej. Spodziewam się w każdym momencie, że wiecie, że coś nam wyskoczy dziwacznego, że stanie się coś niespotykanego i że trzeba będzie, słuchajcie, ten... po prostu powiedzieć, że no dobra, złapała mnie jakaś pułapka, która była bardzo, ale to bardzo obvious. Okej. Okej, dobra, nie wiedziałem, że damy radę, ale spoko. Daliśmy w jakiś sposób radę. Jestem naprawdę, słuchajcie... wielce pozytywnie zaskoczony. Co? To już jest koniec tego poziomu? Naprawdę? Nic więcej tu nie ma ukryte? No dobra, nie będę, słuchajcie, marudził. Wymieniliśmy poziom typowo zły na poziom taki, który był znośny i nawet prezentował jakiś tam poziom reprezentacyjny, można by było powiedzieć. A o tamtym poziomie niemieckim nie rozmawiajmy. Takie po prostu widać, że poziom stworzony przez dzieciaka, który dostał co Switcha i najzwyczajniej w świecie cieszył się, że ma tutaj stworzony poziom i wow, i w ogóle, i w szczególe, a ja go tutaj tak zjechałem. No tak czasami niestety bywa. No dobra. Słuchajcie, na to wygląda, że w tym miejscu zakończymy dzisiejszy materiał wideo. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z Super Mario Makera 2 wam się podobał. Zachęcam was do pozostawienia po sobie komentarzy, do podrzucania jakichś sugestii, do podrzucania jakichś, wiecie, jakichś przemyśleń, jakichś tutaj propozycji, co możemy robić w kolejnych materiałach wideo z tejże serii, ale w szczególności zachęcam was do dzielenia się swoimi opiniami, swoimi poglądami na temat tutaj Super Mario Makera 2, a także tematach około Marianowych, można by było tak to nazwać. Zachęcam też do podsyłania i podrzucania swoich poziomów w opisach, w komentarzach pod tym materiałem wideo, pod tymi materiałami wideo tak właściwie. Oczywiście przypominam również, żebyście podsyłali te swoje poziomy razem z ich nazwą, nie tylko ID, ale również ich nazwa. Jeżeli chcemy pójść o krok dalej, to jeżeli macie taką ochotę, to również możecie napisać w jakiej nakładce graficzno-fizycznej ten poziom jest stworzony.
I cóż, moi drodzy, zachęcam was jeszcze raz bardzo gorąco do komentowania, ponieważ ja zawsze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości. Najczęściej odnosząc się do waszego komentarza innym komentarzem, po prostu odpowiadając wam komentarzem na komentarz, troszeczkę rzadziej odnosząc się do waszych komentarzy w którymś z kolejnych materiałów z tejże serii. A jak na razie, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!